Dzień dobry, mówi się Meg Warunek. W tym wideo tutorialu porozmawiamy sobie o funkcji spawania vertexów, bo można je na różne sposoby spawać. Nawet jak się kleguje bryłę, a chcemy te dwie bryły zespawać ze sobą. Kiedy na przykład kliknie shift i lewy przycisk myszy nad tą bryłą. Tutaj opcję join, to w Macie ta funkcja odpowiada funkcji attack, a w autodesk mają funkcji combine. Dobra, mamy jeden obiekt. Edit mode i tu sobie włączymy limit selection. Bo ja chcę tutaj wykasować niepotrzebne rzeczy. Moment, bo ja muszę się tutaj upewnić. Słabo coś widać, te... Nie podoba mi się trochę, to moi drodzy, słabo widać. Tutaj te... O, teraz mi się lepiej pracuje. Jak wam niewygodnie się pracuje, to równie dobrze możecie tutaj włączyć... O, naszą mapę sobie wybrałem, którą stworzyłem. Możecie sobie tutaj ustawić parametry, żeby wam oświetlało lepiej scenę. O, teraz mi się trochę lepiej pracuje. I uwaga! Czemu on mi tak dziwnie odznacza poligon? Nie, teraz jest ok. Nie, bo jedna rzecz mi się nie podoba. Bo mógłbym równie dobrze w widoku 3D to odznaczyć. Okej, dobra. Bo możemy, moi drodzy, na różne sposoby to połączyć. Ja się tak zastanawiałem. Na przykład użyję sobie opcji Bridge Edge lub Ctrl E musicie wcisnąć. Jest tutaj taka ciekawa opcja, którą wybieramy Close lub Merge. Możecie od razu zespawać wasz poligon. Nie przejmujcie się tym, że to tak wygląda, bo to można szybko naprawić. Co jest? Czemu mi nie działa skrót klawiszowy? Jak wciskam A, to mi nie działa. Muszę sprawdzić coś, czy ja tutaj nic nie napsułem. Select all. To może potem to zrobię, bo chciałem wam pokazać. I tutaj jeszcze sobie wejdę. Jak macie taki problem z poligonem, to włączcie opcję Auto Smooth, Auto Wygładzanie w opcji Normals. Coś mi tu skróty klawiszowe szwankują. Będę musiał przełączyć na inny skrót klawiszowy, bo on mi lepiej działa. Bo mam też ten. Ale tu z kolei inaczej wszystko działa. Jak pętlę zaznaczam, to nie mogę jej odznaczyć. Ale to jest trochę inny skrót klawiszowy. Muszę go przerobić na swój sposób. Ale to może potem, bo chciałem wam pokazać. Dobra. Teraz wykasuję to. Spawanie vertexów wam pokażę, bo to jest ciekawa opcja. Ctrl V. To jest tutaj taka fajna opcja. Merge vertices at center. Ctrl V. Spawanie vertexów w centrum. Równie dobrze możecie użyć narzędzie Collapse, jak wciśniecie przycisk X. Moment, ale to kiedyś działało. Chyba, że to mi działało w ten sposób, jak zaznaczyłem w tym samym czasie. Aha, tutaj jest inaczej, bo wybrałem sobie inny skrót klawiszowy. Czemu mnie działa? Przecież wcześniej, jak zaznaczam, to działało.
Nie, może dlatego, że... A, zresztą nieważne, bo wcześniej jak tak robiłem, może dlatego, że tutaj jak robiłem, zaraz, zaczekajcie. Aha, bo kolaps działa, jak są tylko punkty na poligonie, to mogę użyć edge kolaps do punktów, ale będących na poligonie, jak są osobno, to nie. Ctrl V. Dobra, teraz wam inną rzecz pokażę. Teraz odłączę te punkty. Sprawdzę, gdzie to się znajduje. Ctrl F chyba. Pokażę wam. To się nazywa RIP. Po angielsku. Tylko gdzie to jest? Tutaj. RIP Vertices. Kiedyś odłączyłem punkty. I teraz wam pokażę komendę spawanie automatyczne. Mesh options. Automerge edition. To włączamy. Co to jest? Tego nie zwróciłem na to uwagę, ale fajna opcja. Double threshold. Aha, bo on duplikaty usuwa. I tu włączamy przyciąganie do vertexów. Center. Dobra. I nam automatycznie spawa nasze punkty. Jak to wyłączymy, to nie musimy się martwić, bo nam zespawał. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy zadziała, ale powinna zadziałać, bo jest taka ciekawa opcja w tym programie, ale nie wiem, czy to zadziała. Właśnie się zastanawiam, czy wam to pokazać, czy w przypadku tego poligonu to zadziała. Ale to bym chciał omówić w innym tutorialu. Mam nadzieję, że to wideo się wam podoba. Ctrl V. W innym tutorialu pokażę wam, jak załatać dziurę, jak macie dziurę w poligonie.